Czy podzielenie budowy sądeczanki na 3 etapy może przyspieszyć inwestycje? Jak się okazuje, taki wariant jest rozważany. Wprawdzie krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, jednak to dopiero początek. W ciągu najbliższego miesiąca Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie przeanalizuje tą dokumentację, zostanie ona uzupełniona. Ta dokumentacja będzie później przekazana do konsultacji z Polskimi Wodami i oczywiście z sanepidem. No i też będą konsultacje z mieszkańcami, którzy będą mogli zgłaszać swoje ewentualnie uwagi. I tu może pojawić się problem, bo niemal pewne jest, że proponowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad warianty zostaną oprotestowane. Z planowanymi przebiegami sądeczanki konsekwentnie nie zgadzają się bowiem mieszkańcy gmin Czchów i Gnojnik. Generalna Dyrekcja i Krakowska Dyrekcja Ochrony Środowiska powiedziała wprost, jeżeli by nie było odwołań, to jesteśmy w ciągu 5-6 miesięcy gotowi wydać decyzję. Ale jeżeli będą odwołania, jeśli by skończyć to w sądzie, to będzie to wydłużane o ten czas rozpatrywania tych odwołań. I jak dodaje poseł Patryk Wicher, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Rozwiązań Komunikacyjnych w Małopolsce, budowę mogłoby przyspieszyć podzielenie jej na 3 etapy: Brzesko-Tymowa, Tymowa-Witowice i Witowice-Nowy Sącz. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest do tego przygotowana. Oczywiście decyzja środowiskowa została złożona jako całość. Można było to etapować. Będzie to rozważane, czy nie dokonać pewnej korekty, żeby jednak na te 3 etapy to podzielić. Nie po to, żeby się bawić, nie po to, żeby budować to fragmentami, ale po to, żeby jak najszybciej rozpocząć budowę choćby jednego z tych odcinków. Tam, gdzie będzie najmniej Państwa uwag, czy też ewentualnie konfliktów. A według prognoz w ciągu najbliższych 10-12 lat ruch drogowy na tym odcinku ma się zwiększyć nawet o 30%. Już wiadomo, że termin oddania inwestycji przesunął się do 2029 roku.